Dzień dobry moje drogie strzelce, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na styczeń. Zaczynamy od informacji natury finansowo-zawodowo-biznesowych, później przechodzimy do czytania tarotowego. W czytaniu tarotowym, słuchajcie, sprawdzamy kwestie ogólnych energii i wskazówka, następnie sprawdzamy energię zawodowo-finansowe i wskazówka oraz energię natury romantycznej i wskazówka. Ok, moje drogie strzelce, zaczynamy. Wy macie kartę reklamy. Kartę reklamy, słuchajcie, która mówi, żeby uprościć sprawy. Uprość to. To dla osób, które starają się reklamą szeroko pojętą dotrzeć do swoich odbiorców. Spraw, by zapadło w pamięć, spraw, by zachęciło do oglądania, sprawdź, by czytanie tego, co masz do przekazania swoim klientom, było zabawne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest karta, jakby tak głębiej już ją analizując, która mówi, że fajnie jest się reklamować lub rozważyć reklamowanie się, gdy życiowa wartość produktu lub usługi jest wyższa niż koszt jego pozyskania. Więc dobrze jest śledzić, słuchajcie, współczynniki. I dopiero jakby w momencie, kiedy wiemy, na czym stoimy, eksperymentować z reklamami. Zwróćcie też uwagę, że konsumenci zazwyczaj kupują po siódmym kontakcie z produktem. To dla kogoś może mieć szczególne znaczenie. Więc pytania do rozważenia dla strzelca. Czy testowałeś różne media reklamowe, platformy, komunikaty i jakie to ma skutki dla Ciebie, jaki jest oddźwięk? No i przy jakim budżetem mógłbyś dysponować lub przy jakim budżecie możesz zmaksymalizować wartość, zanim pojawią się malejące, że tak powiem, wskaźniki, tak? Więc tutaj kwestia dotarcia do odbiorcy, dotarcia reklamą, poszerzaniem świadomości na temat naszych produktów i usług pokazuje się u strzelca jako istotna. I tak naprawdę też taka tutaj płynie z tego informacja, żeby się nie zniechęcać, bo tak jak wspominałam, informacja z tej karty mówi wprost, konsumenci zazwyczaj kupują nie po pierwszym kontakcie z produktem, tylko większość ich kupuje po kolejnym kontakcie z produktem, więc to może wymagać od Was cierpliwości. Natomiast kwestia komunikatu, reklamy, ważne, żeby było proste, zapadało w pamięć, zachęcało do oglądania. Teraz moje, że tak powiem, przesłania dla Was. Ale macie ciekawe przesłania. No dobra, pierwsza karta mówi, słuchaj, to czas, żeby wejść w rolę lidera swojego własnego życia. I tutaj też spodziewaj się sukcesu związanego z przywództwem w jakiejś konkretnej sytuacji. To jest też karta, która sugeruje, że finanse się poprawiają, gdy zaakceptujesz swoją moc osobistą i być może wejdziesz w rolę lidera w konkretnej sytuacji. Kolejna karta zachęca do tego, żeby używać taktu i dyplomacji w sprawach służbowych. Pokazuje się również dla osób, które poszukują pracy, praca zawodowa, kariera w roli mediatora, negocjatora, słuchajcie, osoby działającej na rzecz innych, może polityka, tego nie wiem, ale chodzi o to, że osoby, która generalnie rzecz biorąc stara się wyprocedować sytuację z gatunku, żeby efekt był win-win, tak, żeby obie strony sytuacji czuły się zwycięskie, nie czuły się przegrane. Tutaj również pokazuje się energia uczenia się. Chodzi o uczenie się nowych umiejętności, być może dopatrzycie jakiegoś mentora dla siebie, który będzie dla Was troszeczkę, powiedziałabym, źródłem wiedzy. Czas zadbać o edukację, czas zadbać o doszkolenie się i nauczyć się gospodarować, zarządzać finansami własnymi. To były informacje natury finansowo-zawodowej dla strzelca. Energie ogólne dla Was. Ogromna nadzieja, optymizm co do przyszłości, pojednanie, ponowne połączenie z lwem lub z wodnikiem, albo inaczej, lew, wodnik i wy Wam się pokazują jako bardzo, że tak powiem, korzystne energie, ewidentnie energia pojednania się pokazuje. Uzdrawiająca bardzo silnie, taka, gdzie po prostu później odpinamy wrotki i cieszymy się wspólnie spędzonym czasem. Bardzo ładne też energie w domu się pokazują, drogie strzelce. Tutaj ta królowa monet jest bardzo zorganizowana, ona wie, czym dysponuje, bardzo matczyna, opiekuńcza energia. Dobre samopoczucie też się pokazuje u Was w energii ogólnej w styczniu. Ja Wam tego życzę absolutnie. Natomiast powiem szczerze tak, po pierwsze nie trać nadziei, że sprawy zmienią się na lepsze. To jest
gwiazda. Po drugie, uważam, że po prostu dostaniesz jakiegoś rodzaju sygnał od świata, że wszystko będzie dobrze. Po drugie, jeśli chodzi o energie ogólne i kartę mocy przy tym, to też nie trać odwagi do działania, nie trać cierpliwości do działania, nie trać odwagi do tego, żeby pozwolić sobie na otwartość w jakiejś konkretnej sytuacji, na autentyczność być może, no i na taką trochę bezwarunkową akceptację, drogie strzelce, zarówno siebie, jak i drugiej osoby. Dobrze, zobaczmy, słuchajcie, co tam w sprawach zawodowych. Jest dużo pracy koncepcyjnej, która przychodzi, przynosi zwycięstwo. Więc ja wrócę do tych, że tak powiem, informacji, które podawałam Wam z tej karty. Słuchajcie, wskazówka dla Was na sprawy zawodowe mówi wprost. Koncentruj się na tym, w tym momencie, co rzeczywiście może przynieść Tobie długofalowy efekt. Cokolwiek robisz, w cokolwiek się angażujesz, chodzi o to, żeby zarówno Ty, jak i Twoi współpracownicy być może byli świadomi tego, co chcecie osiągnąć w długofalowym skutku swoich działań. Jest tutaj też sporo pracy koncepcyjnej, moje drogie strzelce. Koniec końców energia zwycięstwa, która mówi, że jakby wykminisz to sobie, rozwiążesz tę sytuację, ułożysz myśli, zorganizujesz wszystko, ale możesz dużo o czymś myśleć. I to jest takie męczące wręcz, wiesz. Dodatkowo też powiem Ci tak. Jeśli czujesz, że pod względem Twoich spraw zawodowych bądź biznesowych przydałoby Ci się powrót, że tak powiem, pojednanie z kimś z przeszłości, bo być może jakby połączenie wspólnych sił przyniosłoby Wam jakiś naprawdę genialny efekt końcowy, to tu też się taka energia pokazuje. A co tam w miłości? W miłości, słuchajcie, mamy kogoś, kto używa bardzo dużo wyobraźni, jeśli chodzi o kwestie, jak rozweselić siebie, jak rozweselić na przykład swojego partnera, takiej dobrej zabawy, tu się pokazuje energia, czyli jest wyobraźnia, która uruchamia, uważam, jakąś sekwencję zdarzeń, która z kolei powoduje, że po prostu czujecie, że się dobrze bawicie ze sobą, czujecie, że się fajnie, że fajnie razem spędzacie czas, prawda? To mniej więcej taka energia. Czujecie, że tak powiem, jest trochę zabawy, kiedy praca to praca, kiedy sprawy domowe to sprawy domowe, ale później urywamy się, że tak powiem, na chwilę. Dzieci zostają w domu i tutaj fajnie spędzamy czas, dobrze się bawimy. To mniej więcej takie energie na styczeń dla Was, słuchajcie. Tu jest też ktoś, kto uważam, bez skrępowania być może mówi o swoich najżarliwszych pragnieniach intymnych, na to bym również zwróciła uwagę, i pokazuje się szczególnie przy dziesiątce kielichów po prostu szczęście. Szczęście w domu, szczęście w sytuacji romantycznej. I wydaje mi się, że jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć. Znaczy jestem pewna, że jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć, że tutaj powiedzenie wprost o swoich potrzebach, tak zwane wyłożenie kawy na ławę, może przynieść jeszcze więcej tego szczęścia, moje drogie strzelce. I to dla kogoś mogło być ważne. W tej dziesiątce kielichów to jest energia wskazówka dla Was. Zobaczcie, tutaj absolutnie ci ludzie zilustrowani na tej karcie, oni nie tracą nadziei, a wręcz wierzą, że przed nimi wszystko to, co najlepsze, że to życie dalej długo i szczęśliwie i ten happy end absolutnie nastąpi. I to wszystko jest w zasięgu ich możliwości i tego, czego pragnął. I ten happy end pokazuje się też namacalnie tutaj w czwórce buław. To nie są tylko marzenia i to nie jest tylko coś, do czego jesteśmy przywiązani emocjonalnie i bardzo tego chcemy, myślimy o tym życzeniowo. Nie, to się w styczniu dzieje naprawdę. Natomiast jest to poprzedzone, uważam, też taką energią, gdy któryś z partnerów za bardzo koncentrował się na pracy na przykład, prawda? Bo ten król mądry jest zazwyczaj pracusiem, umówmy się. To tutaj w siódemce mieczy, rzekłabym, no wydaje mi się, że możesz mieć wrażenie, czy oby twoja osoba nie ucieka za bardzo w pracę, prawda? Nie omija gdzieś spraw osobistych. Może o tym trzeba pogadać, krótko mówiąc, ale czwórka buław, ostatnia karta waszego wiersza romantycznego, tutaj jakby raczej mówi o ustabilizowaniu sytuacji, o dobrobycie, o tym, że jakby mamy się z czego cieszyć i jest to szczęście w domu, ok? Więc na to bym zwróciła uwagę. Wystarczy troszeczkę wysiłku. Właśnie, może kogoś trzeba zmotywować do tego, żeby ten wysiłek i to zaangażowanie wkładał w wasze połączenie. Może ta osoba
wymawia się pracą, wymawia się jakimiś sprawami właśnie natury zawodowej, a wy to odczytujecie jako miganie się i o tym trzeba pogadać. Na to bym zwróciła, słuchajcie, na to bym zwróciła uwagę. Słuchajcie, piękne czytanie, chyba najlepsze jak do tej pory, przyznam szczerze, te sprawy zawodowe mogą was umęczyć, znaczy myślenie o nich może was umęczyć, ale wydaje mi się, że póki jest to myślenie koncepcyjne, które prowadzi do zwycięstwa, do tego momentu, w którym okej, przeszedłem, już wiem, jak te sprawy zorganizować, już wiem, co zrobić, żeby moim zdaniem rozwiązać ten problem, prawda, lub co zrobić, żeby uzyskać w tej sytuacji kompromis jakiś być może, czego muszę się dowiedzieć o sobie, czego muszę się douczyć być może, żeby wejść w pozycję lidera w tym, co robię. Albo jak mam rozkminić, że tak powiem, swój sposób dotarcia do moich klientów. Natomiast to wszystko może być męczące i może wam troszeczkę sens powiek zabierać i możecie dużo o tym myśleć albo zastanawiać się, a czy to dobre, czy niedobre. Natomiast tu jest później zwycięstwo, więc to wy będziecie z siebie dumni, uważam, po skończonej tej pracy. Tutaj, tak jak mówię, to, co mi przyszło do głowy, to jest jakaś osoba z waszej przeszłości, która, z którą współpraca w tej chwili zawodowo, współpraca, kooperacja mogłaby wam przynieść zwycięstwo. Połączenie sił powoduje, że wasza usługa bądź wasz produkt jest absolutnie wyjątkowy, prawda? Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.